Dzień dobry, witam Państwa, kłaniam się, minęła 18, nasz stały czas do spotkań. Tutaj się Państwo mnie pytacie, już nieraz raz dostawałem takie pytania, czy ja mógłbym wyjaśnić, kto może być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jestem ciekawy, czy Państwo tak naprawdę wiecie, dlatego że to nie jest proste pytanie, kto może być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc powiem Państwu tak, e, e, musi być ktoś urodzony w Stanach Zjednoczonych, e, czyli obywatel, prawo do ziemi, tak, obywatel Stanów Zjednoczonych. Ale to nie wszystko, bo często obywatele Stanów Zjednoczonych sobie wyjeżdżają, tak? Więc... Urodził się w Stanach Zjednoczonych, dostał obywatelstwo, ale mieszka zupełnie gdzie indziej. Tak? No i właśnie tu jest kolejna sprawa, że musi mieszkać w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy się ubiega o prezydenturę Stanów Zjednoczonych, co najmniej od 14 lat musi mieszkać w USA. Ale to nie wszystko, proszę Państwa, aby ubiegać się o prezydenturę. Stanów Zjednoczonych, trzeba mieć ukończone 35 lat i mieszkać w Stanach Zjednoczonych co najmniej od 14 lat i być urodzonym w USA. Nie może być to naturalizowany obywatel, czyli ktoś, kto ma paszport, jest obywatelem, ale jest naturalizowany. To musi być osoba, która urodziła się na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o pana Trumpa, tylko lekko wspomnę o tej grze o wszystko. W ogóle dzisiaj będzie się przewalać temat gry o wszystko. Potencjalny wyrok skazujących nie powstrzyma byłego prezydenta Trumpa do kontynuowania jakby jego biegu wyścigu do Białego Domu w 2024 roku. I właśnie wystąpienie wczoraj, te John. Frederick Show zapytany Trump, czy potencjalnie skazanie jego utrudniłoby kampanię prezydencką, Trump wyraził determinację, by kandydować bez względu na wynik. E, Trump powiedział z przekonaniem, twierdząc, że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie ma przepisu, który uniemożliwiłby mu kandydowanie na prezydenta, nawet nawet gdyby został skazany, w związku z tym to jest kolejna odpowiedź na pytanie, kto może zostać prezydentem. Jeśli ktoś jest skazany, również może ubiegać się o stanowisko prezydenta. Oczywiście ten rozszerzony akt oskarżenia, który Trump y, dostał, kolejny. Y, Mówi, że to jest próba zastraszenia ludzi, jego wyborców kłamstwami. Wypowiedział się również w obronie pana Nauty i de Oliveira, de Oliveiry, który został wciągnięty po ten akt oskarżenia, opisał ich jako oddanych pracowników, którzy są z nimi od dłuższego czasu. I teraz pomimo tego wszystkiego, proszę Państwa, tych wszystkich aktów oskarżenia przeciwko Trumpowi, on zostaje, jest liderem Partii Republikańskiej, a Ron DeSantis, gubernator Florydy, pozostaje w tyle w sondażach. Eksperci, jeszcze raz przypomnę, eksperci konstytucyjni, wyjaśnili, że karalność nie jest dyskwalifikująca z urzędu, jakby nie dyskwalifikuje tej osoby, która stara się zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czyli urodzony obywatel musi mieć ukończone 35 lat i mieszkać w Stanach Zjednoczonych minimum od 14 lat. Urodzony obywatel, ale na ziemi amerykańskiej. Mogą być też Hawaje. Nie ma problemu. Obama się urodził podobno na Hawajach, mimo że jakaś, jakaś jego rodzina twierdziła, że gdzieś tam w Afryce. No, przecież pamiętam jak to było w programach. No on się śmiał, nie odpowiadał, no bo miał tak zwany birth certificate, czyli akt urodzenia z Hawaii, tak? Więc jak miał, no to miał. Się tam urodził i mógł Obama być prezydentem. Proszę Państwa, stawka jest zbyt wysoka i gra jest teraz o wszystko. Powiem Państwu rzeczy, której o której rzadko się słyszy w mediach, ja to wyjaśnię Państwu o co chodzi, dlatego że Europa sromotnie przegrała i przegrywa w Afryce, ale sromotnie to jest absolutna kompromitacja, gdzie szkoli się żołnierzy, ma się swoje jednostki, mówię o Nigrze, tam gdzie jest ten pucz tak zwany, ale proszę Państwa, to jest ważna informacja, i bardzo proszę o skupienie się, bo będziecie wiedzieć to, czego się tak, no ogólnie mo nie można dowiedzieć za bardzo, co, co tam się stało i dlaczego ten Niger jest y, taki ważny dla nas, dla Europy i dla Polski. Y, od razu mówię, że to nie jest Nigeria, ale podobnie, bo Nigeria y, jakby na południowej granicy y, jest sąsiadem Nigru. To, to jest duże państwo środkowoafrykańskie. Tak dla, dla informacji, bo niektórzy mówią Niger, Niger, a Nigeria, czy to jest to samo? Nie, to nie jest to samo. Zamach stanu w Nigrze to szansa dla Putina. I proszę Państwa, to są bardzo istotne rzeczy, dlatego, że to jest nasze być albo nie być. Co zrobiła Europa? No, Putin zakręca kurki z gazem cały czas intensywnie, a Europa zaczęła szukać nowych dostawców gazu. Gdzie zaczęła ich szukać? No w Afryce, bo tam jest masa gazu, proszę Państwa, i rurociągi niektóre, które już są gotowe, ta infrastruktura wymaga tylko przeglądu, no i pompowania, tylko jest pewien problem. Afrykę zajmują Rosjanie. Grupa Wagnera tam funkcjonuje, inne oddziały rosyjskie. Teraz to spotkanie, które było Putina z, z przedstawicielami państw afrykańskich. Cały czas podróżuje na terenie Afryki właśnie minister spraw zagranicznych. Jest intensyfikowana kampania. Rosji wobec Afryki. Nawet Putin powiedział im, że za darmo im będzie dawać zboże. O co chodzi? Chodzi o to, że Putin się boi, żeby Europa nie brała prawie jednej trzeci, nie urwała mu jednej trzeci z dostaw, bo mniej więcej mówi się o takiej ilości gazu. Jedna trzecia z tego, co bierzemy od Rosji, bo cały czas i gaz jest pompowany, mogłaby być brana z Afryki, a Putin nie chce tego dopuścić, bo on chce sprzedawać swój gaz, a nie, żeby Afrykanie sprzedawali bezpośrednio do Europy swój. Dlaczego? No dlatego, proszę Państwa, że staliby się bardzo, bardzo bogaci. A z bogatymi później są problemy. Niger to państwo położone w Afryce Zachodniej tak centralno-zachodniej i zamieszkanie, zamieszkuje tam około 15 milionów ludzi. Według danych ONZ jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. A nie powinna być, bo ma tranzyty gazu, ropy i inne rzeczy, inne yy, po prostu pierwiastki, które znajdują się w tej ziemi. I teraz proszę Państwa, mamy tutaj taką sytuację. Europa boi się o swoje interesy e, i generalnie ma obsesję Europa na punkcie stabilizowania kolejnych regionów e, i wciąż popełniania tych samych błędów. Mówię tu o Francji, Niemczech, tych państwach, którzy mają pieniądze i chcą sobie robić jakieś jakby półkolonie, czyli nie kolonie, francusko-niemieckie, ale półkolonie, żeby mogła z nich czerpać zasoby naturalne. I teraz generalnie Europa próbuje stabilizować kolejne regiony, ale wciąż popełnia te same błędy. Wspiera upadające reżimy i nieuchronnie zmierza do kryzysu. Tak można by było to mniej więcej skomentować. Dlaczego Unia Europejska na czele z Francją wysłała do Nigru, tam właśnie gdzie jest ten przewrót, oddziały wojskowe i przeznaczyła w ogóle na to, na to wojsko, na te oddziały wojskowe 40 milionów euro na szkolenia, wyposażenia nigeryjskiego wojska. Oprócz tego oni sami tam stacjonowali. Europa liczyła na powstrzymanie rosnących wpływów Rosji w tym regionie, że będzie panować tak, nad tym. I generalnie chodziło o wyeliminowanie rosnących zagrożeń ze strony organizacji uznawanych za terrorystyczne i powstrzymanie migracji. To, to jakby był cel Europy, ale co? Za mało zapłaciła i była za słaba. Unia Europejska, czyli ta Europa, się przeliczyła a jej wysiłki stanęły, no można by powiedzieć, w ogniu. Wtedy, kiedy się ten zamach stanu zaczął, wojsko Nigru, to samo wojsko, które Unia Europejska postanowiła wyszkolić, obaliło prezydenta wybranego w drodze demokratycznych wyborów i ogłosiło, że przejmuje władzę w państwie. Czyli co zrobiło wojsko? Wypięło się na Unię Europejską. No i chce przejąć władzę w państwie, mimo że było szkolone przez Europejczyków. Powiązana z Kremlem grupa Wagnera od razu odtrąbiła sukces za pomoc wojskowym w przeprowadzeniu przewrotu, a rosyjscy propaganciści puścili tę wiadomość w świat. Grupa Wagnera nie jest tu jednym ze zmartwień Unii Europejskiej. Bo to generalnie jest bardzo ważny region. Niger to państwo położone w Afryce Zachodniej, z, y, które stanowi bardzo istotną część, kluczową część afrykańskiego regionu. Ten region nazywa się Sahelem. To jest bardzo Sahelem. Jest to obszar wzdłuż południowych obrzeży Sahary, rozciągającego się do Atlantyku, oceanu Atlantyckiego do morza Czerwonego. Obszar ten tak jest nękany przez dżihadystów, reżimy wojskowe oraz nawiedzany przez susze. Panują tam trudne warunki do życia, m.in. niedobór wody pitnej. Jest też ważnie strategicznie państwem, bo znajdują się tam francuskie i amerykańskie bazy wojskowe. Kraj ten był dla Zachodu kluczowym partnerem w walce z islamistycznymi rebeliantami powiązanymi z tak zwanym państwem islamskim lub Al-Kaidą i dla zatrzymania rozprzestrzeniania się rosyjskich wpływów w regionie. To państwo też było ważne. Widocznie rosyjskie wpływy były mocniejsze i oni, Europa, przegrywają to, co się dzieje w tej chwili w Afryce. Ja państwu mówiłem że Rosja chce przejąć Afrykę, chce zablokować z Afryki dostawy ropy i gazu do, do Europy, tymi rurociągami, które tam już są, mimo że Europa chce włożyć około 13 miliardów euro w rozbudowę gazociągów, ale zanosi się też na to, że Rosjanie na tym położą łapę, dogadają się z tamtejszymi. I, I mimo, że ropa będzie pompowana z Afryki, to może być tak, że i tak Putin w efekcie będzie dostawał te pieniądze. Chodzi tu o zasoby, ale to nie tylko o ropę. No to jest po prostu ogromnej, yy, wart, ogromnie, ogromnej wartości inne pierwiastki. Europa pilnie szuka nowych dostawców gazu oraz ropy i licznie surowce z Afryki. Mowa nawet o 155 miliardach metrów sześciennych gazu rocznie, które teoretycznie mogłyby płynąć do Europy i które mogłyby zaspokoić co najmniej trzecią część obecnych dostaw z Rosji. Trwa nieustanna, wielka batalia o Afrykę, proszę Państwa. Chcecie, żebyście, chcę, żebyście to zrozumieli, że jeżeli będzie mówione coś o Afryce, to niech się Wam zapalą czerwone lampki, dlatego że to jest informacja dla nas, dla Polaków również. Te ceny gazu, jeżeli nie wytrzymają, że tak powiem, próby czasu, to w przyszłym roku możemy mieć katastrofę troszeczkę gazową, no i nie będzie i spadnie nam po prostu realna możliwość. Wzrostu stopy życiowej. Wszystko nam pospada, bo ceny energii będą zbyt wysokie, a Putin cały czas przykręca kurek. Ro, robić, chce robić Europę nerwową i robi to, proszę Państwa, bardzo skutecznie, łącznie z tym, że zabiera nam tą Afrykę, czyli działa tam politycznie i militarnie, przejmując różne miejsca istotne dla funkcjonowania całej Afryki. I wszystkich złóż, które Afryka ma, a ma trochę. Także mamy sytuację, gdzie Putin robi wszystko, aby kryzys energetyczny w Europie się pogłębił, a kolejna redukcja dostaw gazu przez Nord Stream na zachodzie, no jak to się mówi, czas ucieka. Jakiekolwiek rurociągi by to nie były i jakkolwiek by się nie nazywały. Równolegle do wprowadzenia ograniczeń zużycia energii dąży do zapewnienia zwiększenia dostaw z innych kierunków Europa. Wśród potencjalnych dostawców wymienia właśnie Afrykę. I pytanie się nasuwa, czy Polsce w ogóle wystarczy gazu. Południowy kontynent ma potężne złoża. Rosja zintensyfikowała swoją dyplomatyczną kampanię na kontynencie afrykańskim, czego najbardziej wydocznym jest objazd afrykańskich krajów przez Sergeja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji. Nazywają to kolendowanie Ławrowa od jednej stolicy do drugiej i te strategiczne miejsca zlecone przez Putina właśnie przechodzą pod kontrolę Rosji. Rosja potrzebuje Afryki w rozgrywce z Zachodem na co najmniej paru poziomach. Afryka jest bardzo podzielona, każdy o tym wie, a Putin odnosi tam polityczne sukcesy. Zachodowie, a w szczególności krają o tradycji kolonialnej, czyli Francji, Niemcom ciąży nie tak daleko przeszłość. przeszłość. Rosja tymczasem była wsparciem dla ruchów wyzwoleńczych w Afryce. Finansowała je i pomagała im. Teraz gazową potęgą zaczyna być Egipt. Odkryto tam gigantyczne złoża ropy. Gigantyczne. Rosja liczy na dostęp do złóż również diamentów, platyny, złota, kobaltu czy boksytu. Również gazu i ropy. Jest w oczywistym kręgu zainteresowań koncernów Gazpromu i Lukoil. Choć rywalizacja na kontynencie trwa już od wielu lat, obecnie na pierwszy plan wychodzi kwestia gazu i ropy. Zbliża się zima, proszę Państwa. Afryka ma szansę zyskać unijny rynek, zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie. Ale czy nie staną na drodze Rosjanie? Algeria, Nigeria i Niger właśnie, bo Nigeria, a Niger to są osobne państwa. Chcą ożywić umowę w sprawie budowy gazociągu transsaharyjskiego. Również Nigeria zapewnia, że chce wysłać Europie więcej surowców. W tym celu ma ponownie uruchomić swój gazociąg Transniger. Będzie to jedna, jednak możliwe dopiero na przełomie sierpnia i września tego roku. Zobaczymy. Yy, mówią yy, instytuty tutaj ekonomiczne. 155 miliardów metrów sześciennych może zapewnić Rosja Europie gazu rocznie. To jest do 38% obecnych dostaw z Rosji. Czyli Rosja by straciła prawie 40% dochodu. I dlatego jest taka aktywność rosyjska w Afryce i próbują zrobić tak, żeby Europa nie dostała tego gazu z Afryki. Państwo muszą zapamiętać sobie, że sprawa Afryki, jeśli chodzi o energię dla Europy, jest bardzo, ale to bardzo istotna. To nie jest też w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby Europa brała gaz z Afryki. Poza tym to nie jest miejsce stabilne, bo może się okazać, że gaz pójdzie, a za chwilę ktoś tam przejmie, zrobi rebelię i rządy przejmą jakieś gazociągi i gaz stanie, tak? I nie będzie jakby przesyłany, czy coś, coś się stanie. Także <laughs> Afryka, żeby wiedzieć, produkuje obecnie według danych OPEC około 235 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie i stale zwiększa swój potencjał. I to jest proszę Państwa to prowadzenie na różnych kierunkach skoordynowanej wojny, którą Rosja teraz prowadzi. Bo i Afryka, i Europa, i Ukraina, i tutaj idzie, idą szerokie macki Rosji. I powiem Państwu, przyglądam się temu, jestem zdumiony. Rosja tak jakby tą Afrykę wygrywała. Mało tego, tak jakby wygrywała też Ukrainę. No ale coś się takiego wydarzyło, bo wydarzyło się niedawno. Proszę sobie wyobrazić, że zapadła decyzja, co mnie niesamowicie zdziwiło, że Arabia Saudyjska będzie gospodarzem ukraińskich rozmów pokojowych. A Arabia Saudyjska no, będzie gospodarzem, tak, tych rozmów. W rozmowach na razie Rosja tam trzyma rękę na pulsie, na puls, ale nie będzie uczestniczyć Rosja w tych rozmowach i to poinformował portal amerykańskiego dziennika The Wall Street Journal, że Rosji nie będzie, ale Rosja będzie jakby przysłuchiwać się tym rozmowom pokojowym. W spotkaniu ma uczestniczyć do 30 państw, w tym Indie i Brazylia nawet. Rozmowy mają się odbyć od 5 do 6 sierpnia w Dziudzie. Tak się to miasto nazywa. Dlaczego Indie na przykład? Ja Państwu mówiłem, dlaczego Indie. Dlatego Indie, że Indie wstrzymały eksport ryżu, a to jest 40% światowego eksportu ryżu. Wstrzymały eksport. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina nie może wysyłać zbóż. No bo ma w tej chwili po prostu skończyła się umowa zbożowa i może czarne, zblokowane przez rosyjskie okręty i mówią, jeżeli będzie płynął jakiś okręt ze zbożem, to Rosja potraktuje go jako okręt wojenny i go po prostu zniszczy. Więc żaden okręt nie chce przepływać, no bo jest deklaracja, jest bardzo y, oczywista. Y, państwo tutaj y, czasem bombardujecie mnie różnymi y, pomysłami informacjami, które dzieją się w Polsce. Więc mamy tutaj ciekawą informację. Ja jeszcze powrócę do, na sekundę do tego, że te oddziały w Nigrze, które Unia Europejska szkoliła, które w, po prostu zrobiły przewrót, oni wyszkolili oddziały wojskowe. Władowali kupę milionów euro, a one się ubrociły przeciwko Unii i zrobiły pucz w Nigrze. Proszę sobie wyobrazić, że podobna sytuacja, nie wiem czy pamiętacie, za prezydenta tego, który jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, Bidena, wtedy ta informacja z kwietnia w 2021 roku, że do 11 września USA wycofają wojska z Afganistanu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie to. I e, oni wyszli 11 września z Afganistanu. Co się stało? Talibowie w ciągu 24 godzin, proszę Państwa, przejęli te wojska. Tak jak tutaj Rosjanie, prawdopodobnie, bo się tak wszystkiego nie, nie dowiemy, przejęli w Nigrze. Być może, że analogiczna sytuacja była. Talibowie przejęli wojska w Afganistanie, te swoje i cały sprzęt wojskowy ze Stanów Zjednoczonych. Czyli historia lubi się powtarzać. W Afganistanie mieliśmy taką sytuację, którą teraz mamy w Nigrze i oni, Europa tam po prostu inwestuje w te wojska, a wojska mają gdzieś Europę i robią po prostu sobie pucz w Nigrze. Do podobnej sytuacji doszło właśnie w Afganistanie, kiedy wojska amerykańskie wyszły. Przejęły armię i cały sprzęt amerykański. Przecież to, była, to był skandal na cały świat. Teraz wyobraźcie sobie, że po, podobna rzecz dzieje się w Nigrze. Tak? Nie bywała sytuacja, proszę Państwa. Ale teraz chciałem powiedzieć o 21 obywatelach Ukrainy, podejrzanych w zorganizowanej grupie przestępczej, no, no będzie tak, się nie ma co dziwić, że w sytuacji, kiedy napływ jest jakiejś grupy yy, ludności imigrantów, to również oni będą chcieli sobie zarobić czy coś w jakiś prosty sposób. Myśleli może, że na Ukrainie tak można, ale nie wiedzieli, że w Polsce tak nie można. Więc w Wałbrzychu, w Polsce, na południu kraju, on Wałbrzych leży na Dolnym Śląsku, to jest dawne miasto górnicze, no ale w tej chwili już nie ma tego przemysłu tak rozwiniętego. Zatrzymano wszystkich na hali, w której produkowano papierosy. Otworzono sobie produkcję papierosów. Oczywiście nielegalnie. 21 osób zostało zatrzymanych przez policję na hali w Wałbrzychu, gdzie prowadzona nielegalną produkcję papierosów poinformowała w sobotę prokuratora okręgowa w Świdnicy, bo to jest ten okręg prokuratury okręgowej. W hali zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, znaczną ilość liści tytoniu oraz dłuższą ilość wyprodukowanych gotowych do sprzedaży paczek papierosów bez znaków skarbowych i akcyzy to jest przestępstwo skarbowe, tak? I tutaj najechała ich policja skarbowa no i po prostu zaczęło się. Proszę państwa, jest takie prawo w Polsce, jeżeli chodzi o tytoń, że tam tytoń w liściach to może być podobno kupowany, ale nie wolno tych liści pokroić. Bo jak ktoś pokroi, to to już jest tytoń. Nie wiem czy można liście zwinąć w cygaro, ale chyba też nie, dlatego, że to już jest wyrob, trzeba z tym uważać, bo to są poważne rzeczy, proszę Państwa. I policja skarbowa może najechać, tak. E, zastanawiałem się też nad sytuacją, e, gdzie właśnie ludzie sobie sami kupują tytoń, oni go jakoś tną i sami sobie napychają te papierosy, robią sobie sami. No jakby dla własnej potrzeby, to prawdopodobnie można, ale nie można tego już sprzedać, ani nawet komuś dać. Także z tym trzeba uważać. No oni, Ukraińcy sobie zrobili fabrykę, 21 osób pracowało i paczki papierosów tam szły jedna za drugą. Widocznie się w ogóle z tym nie kryli, no i to doszło do organów i po prostu zrobili im tam najazd, jak to się mówi. Sąd rejonowy w Wałbrzychu aresztował 20, 21 podejrzanych, na 3 miesiące pójdą siedzieć i sprawa karno-skarbowa i karna będzie. No, ciekawa sytuacja, tak? Powiem Państwu tak. Te przestępstwa, oczywiście one będą. One będą się pojawiać, będą funkcjonować, bo to jest rzecz absolutnie normalna. Różne przestępstwa będą. Świat Nigdy się nie skończy. Zawsze coś będzie, na czym będzie można geszeft zrobić i ten, z tego, ten, na tym geszefcie albo się zarobi, albo się nie zarobi. Bo zgodnie z zasadą, co robić, co robić, żeby robić, się nie narobić, a zarobić. To jest jedna z podstawowych zasad, proszę Państwa, gdzie mędrcy tego świata zastanawiają się, ale nie tylko mędrcy, mędrcy. Ja też się nad tym zastanawiałem, co robić, żeby robić, ale się nie narobić, a zarobić, tak? Proszę Państwa, mm, chciałem Wam powiedzieć, że jedynym ptakiem, jedynym ptakiem na świecie, który atakuje orła, ciekawy jestem, czy Wy wiecie, co to jest za ptak, jak się nazywa ptak, który tak wielkiego ptaka atakuje jak orzeł, że go w ogóle w locie atakuje tego ptaka. Więc powiem Państwu, że jedynym takim ptakiem, który w locie atakuje orła, jest po prostu wrona. Pamiętacie kiedyś, jak był stan wojenny, to mówili na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, Wrona, bo to jest z tych pierwszych liter. To jest ta rada, która wprowadziła stan wojenny w Polsce. To mówili na ich wrona. I było takie powiedzenie, że wrona, orła nie pokona. Nie wiem, czy pamiętacie, ale było coś takiego, że tak by ta wojskowa rada ocalenia Narodowego, która wprowadziła stan wojenny, wrona, orła nie pokona. Czyli, a orła jest godłem, orzeł jest godłem Polski, tak? I teraz powiem Państwu, że jedynym ptakiem na świecie, tak, tu ktoś napisał, tak, wiecie jednak, dużo odpowiedzi jest prawidłowych, to jest wrona, zgadza się. Ale z, zgodnie z, tym, z tą maksyną, maksymą, że wrona orła nie pokona. Ale co się dzieje, kiedy wrona atakuje orła? Wrona leci z góry na niego. Łapie się za jego plecy, można by powiedzieć, wbija się szponami i dziobie orła po głowie. Co robi orzeł? Orzeł sobie z tego nic nie robi w zasadzie, ale robi jedną rzecz. Zaczyna lecieć coraz wyżej. Proszę sobie wyobrazić, że tak wysoko, że tej wronie zaczyna brakować powietrza do oddychania. Naprawdę, proszę Państwa, pułap, jaki osiąga orzeł, jest tak wysoki, że wronie zaczyna się po prostu źle oddychać i wrona odpuszcza albo spada po prostu. I tam na jakiejś wysokości zaczyna z powrotem dychać albo już od tchu nie złapie. Taka jest obrona orła. Więc z tego jest maksyma. Jaka? No taka, proszę Państwa, żeby nie tracić czas na wrony. Tylko wzbijać się coraz wyżej. Jeżeli Państwa atakuje coś, albo ktoś, czy jakieś rządowe agencje, czy coś, wzbijajcie się coraz wyżej. Oni nie dadzą Wam rady. Bo... Powiem Państwu tak, siła człowieka jest w niektórych przypadkach, jeśli ma tą energię, jest tak wielka, że człowiek może dużo znieść i z wieloma sobie dać radę. Są sytuacje, w których jest ciężko, ale pamiętajcie, że być może niektóre trudne sytuacje skracają nam życie, powodują, że jesteśmy bardziej nerwowi i przez to chorujemy, nie dajemy rady, ale... Wzmacnia to nas. Po prostu starajmy się w tych ciężkich czasach, kiedy widzimy, co dzieje się na świecie, w jakiś sposób reagować tak, żeby wiedzieć na pewno, że damy radę. Tu jest potrzebne też ogromne doświadczenia, którego wielu z Państwa brakuje. Nie każdy ma... Tak szerokie, rozległe doświadczenia życiowe, ale jeśli już ma, jeśli ktoś ma mądrość życiową, to raczej ją wykorzystać w takiej chwili i sądzę, że będzie dobrze, proszę Państwa. O to właśnie wszystkim najbardziej chodzi. Mamy sytuację przedwyborczą. Ostatnia deklaracja Kaczyńskiego jest taka, że wybory w Polsce odbędą się w terminie. Kaczyński powiedział też w tym wystąpieniu, bo on to chyba dzisiaj mówił, że no, gdyby była wojna, gdyby ktoś kogoś zaatakował i tak dalej, no to wówczas, ale nie zanosi się, powiedział, więc on twierdzi, że e, jeśli nie będzie wojny, no to wybory odbędą się w terminie. I teraz... E, Teraz sytuacja jest taka, że zastanawiamy się, jak jedna i druga strona jest przekonana. Ja to obserwuję na wszystkich komentarzach, na większości. Jest strona przekonana, jedna, że Kaczyński na pewno przegra, a druga jest, że na pewno wygra. Obserwuję tych ludzi, co oni mówią. To jest w ogóle scena polityczna w Polsce, którą warto przyobserwować. Warto wyciągnąć wnioski później, kiedy to wszystko się skończy, proszę Państwa. Będziemy rozliczać również samych siebie z podejmowanych decyzji i tego, co żeśmy wymyślili. Czy nasze pojęcia, te, które stworzyliśmy ku uciesze swojej i gawiedzi, były prawidłowe. Ja zadałem dzisiaj Państwu pytanie, Głosowało 1450 osób już. Czy Twoim zdaniem ceny gazu w roku 2024, bo tutaj nie mamy żadnych obietnic rządu, że tutaj będą jakieś działania, żeby powstrzymać rosnące ceny energii albo prądu od przyszłego roku, prąd może skoczyć i do 30% więcej, więc nie mamy tych, tej sytuacji, i boimy się, więc zadałem Państwu pytanie, czy te ceny gazu wystrzelą i w istotny sposób obniżą standard życia Polaków. W istotny sposób. W istotny. Więc 1600, 1367 głosów, 81% z Państwa mówi, że tak, 19%, że nie. Proszę bardzo, w tej chwili ta ankieta pojawiła się. Na czacie można się z nią zapoznać. Pamiętajcie Państwo jeszcze raz, że mówiłem dzisiaj o Afryce. Tłumaczyłem Państwu, dlaczego ta Afryka jest dla Europy taka ważna i dlaczego Europa ściera się z Rosjanami w Afryce. Na punkcie dyplomatycznym, w boju dyplomatycznym i militarnym, proszę Państwa. Nie wszystkie informacje z Afryki do nas docierają. Ale Europa liczy na afrykański gaz, ropę i nie tylko. A w tym przeszkadzają im Rosjanie, dlatego że przejmują tę Afrykę. Wojska, które w Nigrze zostały stworzone, w Nigrze ich wojska, to było kilka tysięcy, no wypięły się na Europę i, i zrobiły płucz za pieniądze Europejczyków, tak? Dlaczego? No, dlatego, że Rosjanie w tym momencie byli silniejsi, a może mieli większą siłę przekonywania. Dziwne rzeczy, proszę Państwa, się dzieją, ale Afryka jest dla Europy ważna, dlatego, że to jest właśnie miejsce, skąd możemy brać tą energię. Jeśli nie z Rosji, jeśli Rosja przybrukuje Afrykę, to Europa, proszę Państwa, będzie w nieciekawej sytuacji. Obserwujmy tę Afrykę i kiedykolwiek mówi się o Afryce, pamiętajmy, że to jest dla nas bardzo ważne. Patrzmy się na tą mapę afrykańską, gdzie jest Niger, gdzie jest Nigeria, gdzie są inne państwa i znajdą też Państwu mapy rurociągów, gdzie przebiegają. Gdzie przebiegają rurociągi, które są ale którymi się nic nie transmituje, bo są puste, bez transmisji gazu i po prostu czekają. Ta infrastruktura czeka. Europa chce dołożyć około 13 miliardów euro w te rurociągi, ale zobaczymy, czy im się to uda. Dlatego, że widzę, że są słabi dyplomatycznie, słaba jest dyplomacja europejska, tak jakby Rosjanie mieli trochę silniejszą tą dyplomację w Afryce. By bardzo długo, to jest wieloletnia polityka Rosji na terenie Afryki, żeby przejąć kluczowe, kluczowe elementy gospodarcze i zasobów naturalnych Afryki. O tym dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo istotne dla nas Europejczyków. No i cóż, proszę Państwa. Wypoczywajcie, mamy wakacje. Jutro jest 1 sierpnia, Mamy miesiąc jeszcze wakacji, tak, teoretyzując, tak. Pozdrawiam Adams Radio. Dziennikarzy, właścicieli radia e, nadają na stacji WNWI 10.80 AM w Chicago. Od poniedziałku do piątku, od piątej po południu do siódmej. Tam też można mnie usłyszeć. Pozdrawiam wszystkich Państwa ze Stanów Zjednoczonych, którzy mnie słuchacie. I z całego świata, całą Polonię, gdziekolwiek jesteście, w 28 państwach, licznik podaje, kto mnie słucha. Wszystkich Polaków, którzy mieszkają w tej naszej ukochanej ojczyźnie, ukochanej, bo dla wszystkich jest to nasze miejsce i nie pozwólmy sobie go zabrać. Dziękuję serdecznie, zapraszam na kolejne spotkania, kłaniam się. מילכה